Ojcze, dziękuję Ci za ten czas. Dziękuję Ci za to słowo. Ja usuwam wszelkie zmęczenie. Ja usuwam jakikolwiek brak koncentracji i usuwam jakiekolwiek myśli, które nie wywyższają Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Ojcze, dziękuję Ci, że każda osoba na tym miejscu przyjmuje to słowo jako słowo Boże, jako słowo ludzkie. Amen. Kochani, ja chciałem Ci do Was powiedzieć trochę w temacie wyjścia z niewoli i odważnego życia z wiary. Żeby ruszyć ten temat, chciałem w ogóle wyjść od tego, czym jest niewola. Niewola, zgodnie w ogóle z naszym słownikiem języka polskiego, to brak wolności. Czyli tak naprawdę przeciwieństwo wolności, tak? Zaprzeczenie niewolności. W Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, w 32 wersecie, mamy doskonale Wam zapewne znany werset, poznacie prawdę, a prawda Was wyswobodzi. Poznacie prawdę. Ta prawda Was uwolni. Skoro więc to prawda wyswobadza, wyprowadza nas na wolność, to co to oznacza? To znaczy, że każde zniewolenie w naszym życiu, tak? Ono jest wynikiem przyjęcia przez nas jakiegoś kłamstwa. I to jest dobrze, żeby sobie na początku uświadomić w ogóle. Prawda uwalnia. Zniewolenie jest skutkiem przyjęcia jakiegoś kłamstwa, tak? W Ewangelii Jana dalej Jezus naucza, tak, rozmawiając z religijnymi ludźmi, tak, w 8 rozdziale 44 wersecie, tak, że diabeł jest kłamcą, jest ojcem kłamstwa, tak? Bardzo ważne, myślę, żeby w ogóle jakby mieć świadomość tego. Prawda uwalnia. Czyli jeśli pojawia się jakakolwiek niewola, jakiekolwiek zniewolenie, jest skutkiem przyjęcia jakiegoś kłamstwa. Tak naprawdę jest to więc ta niewola wewnętrzna, bo nie mówimy dzisiaj o niewoli zewnętrznej, która bardzo często jest ściśle związana z niewolą wewnętrzną, ale ta niewola wewnętrzna to jest taki stan naszego umysłu, w którym jest zakryta przed nami jakaś prawda Ewangelii. I tu nie ma co kombinować, nie ma co do tego dodawać. Niewola jest wynikiem tego, że jakaś prawda Ewangelii jest przed nami zakryta. Jeśli chodzi o Biblię, Biblia w określeniu słowa niewola to jest greckie słowo duleia. I za każdym razem, kiedy w Biblii jest używane słowo duleia, to ono oznacza zarówno niewolę, zarówno niewolnictwo, jak i bycie poddanym komuś lub czemuś, jak również służeniu. Więc jeśli my w naszych komentarzach widzimy raz bycie poddanym, raz bycie zniewolonym, tak? To jest to samo słowo, to jest słowo duleia. Dlaczego o tym mówię? Bo jest bardzo dużo teorii, ale ważne jest to, żeby uświadomić sobie, że tylko osobiste spotkanie z prawdą, tak? Spotkanie z Jezusem jest w stanie wyprowadzić człowieka na prawdziwą wolność. I ja nie mówię tutaj tylko o nowym narodzeniu. Nie mówię tutaj o tym, o spotkaniu Jezusa, tak? I narodzeniu się na nowo z Bożego Ducha. Ja mówię tutaj o spotkaniu się z Jezusem na poziomie danego problemu lub danego zagadnienia. To jest bardzo ważne. Wiecie, religijnie bardzo często mówi się, skoro narodziłem się na nowo, tak? Poznałem prawdę, prawda mnie wyswobodziła. Nie, poznałeś. Spotkałeś się z prawdą, spotkałeś się z osobą, ale teraz w wielu tematach Twoja nieoświęcona dusza pozostaje jeszcze w jakimś swoim myśleniu starym i tak naprawdę to w tym temacie, to w tym zagadnieniu musisz się spotkać z prawdą. W tym zagadnieniu musisz się spotkać z Jezusem. I dlatego bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy byli znawcami Słowa. Musimy znać Słowo, bo my musimy znać poglądy Jezusa. Musimy znać Jego myśli, Jego zdanie w każdym temacie, Jego postawę. Jeśli my chcemy być prawdziwie wolni, nie tylko w jakiejś części, tak, to my musimy przyjąć Jezusa w całości. Ale wiecie, jak to jest. Każdy z nas przed nowym narodzeniem tkwił w jakichś rzeczach. Pewne rzeczy szybko od nas odpadają, pewne są przyjemne, ale w pewne w ogóle nie chcemy wchodzić. Boimy się w ogóle, próbujemy cały czas gdzieś tam je maskować. Natomiast na tyle, na ile my wpuścimy realnie Jezusa do naszego życia, na tyle my się otworzymy przed Nim, tak? Pozwolimy Mu pracować w tych obszarach, na tyle my będziemy wolni. Więc
To bardzo ważne, czyli nowe narodzenie nie załatwia nam jakby z tej pułapy, że tak naprawdę my jesteśmy w ogóle wyzwoleni w wielu tematach. Jeśli nie przyjmujemy konkretnego poglądu Jezusa, tak? No czyli jesteśmy w jakimś kłamstwie, tak? I to myślę, że bardzo ważne, żeby sobie uświadomić i nie kombinować, tak? Dzisiaj są bardzo popularne są słowa i mówienie na temat jedności, tak? Jedności Kościoła i ekumenii. Ekumenia jest trójporodna. Jeśli przeanalizujemy dokładnie, o co modlił się Jezus, o jaką jedność nas, Ojcze, żeby oni byli tak jak my, tak jak my jedno, tak jak my, dokładnie tak jak my. Później apostoł Paweł ciągnął to dalej i mówił, abyście byli jednego zdania i jednej myśli. Jedność zdania i jedność myśli to jest jedność. To jest prawdziwa jedność, o którą modlił się Jezus i to jest jedność, która jest w ogóle w prawdziwym wymiarze. Wszystko inne to jest kłamstwo. Bardzo ważne jest tak naprawdę, żeby nie pozostawiać. Znaczy, ja tak żyję. Wiecie, od momentu, jak się narodziłem na nowo, ja w ogóle postanowiłem swoją duszę obierać, ja to mówię, jak cebulkę, do spodu. Zaglądam w te miejsca, w które nigdy bym kiedyś nie zajrzał, bo bym się bał. Miałem zawsze zbudowaną jakąś teorię. Musiałem się czuć bezpiecznie, bo człowiek musi mieć jakieś wytłumaczenie, żeby się w ogóle poruszać, żeby funkcjonować, bo inaczej by zwariował psychicznie. No ale to nie oznacza, że jest wolny, tak? Dlatego jest tyle, tak dużo fałszywych określeń, tak dużo definicji wolności, tak? Natomiast wracając do źródła, poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jezus jest prawdą, nie ma innej prawdy. Czyli tylko przyjęcie w 100% Jezusa, Jego poglądów, postawy, zachowania, myśli, tak? Przyjęcie i wdrożenie do naszego życia powoduje tak naprawdę, że możemy być wolni. Dlatego musimy być znawcami słowa. To bardzo ważne, bo to chodzi o praktyczny wymiar naszego życia. Jeśli my nie znamy Biblii, jeśli my nie znamy poglądów Jezusa, no to jak my możemy stwierdzić, czy my w ogóle jesteśmy w prawdzie, czy my nie jesteśmy w prawdzie, tak? Dwa, oprócz tego, że musimy być znawcami słowa, my musimy mieć permanentną, stałą relację z Bogiem. Nie mówię tutaj o religijnych rytuałach, mówię tutaj o bezpośrednim skierowaniu, prosekomaj, skierowaniu bezpośrednio na Niego, tak? Ja chcę wiedzieć dzisiaj, w tych sferach i w tych dziedzinach, w których ja się poruszam, ja chcę wiedzieć w ogóle, jaki Jezus ma, jakie ma poglądy, jakie ma zdanie w tym temacie. To jest dla mnie bardzo ważne, co On do mnie mówi. Czyli z jednej strony ja badam Słowo, patrzę, co Jezus już na ten temat powiedział wcześniej, co już zostało napisane, co zostało powiedziane. Konfrontuję to z moim życiem. Tak? Dwa, jakby napieram w relacji, zadaję mu konkretne pytania, żeby dopowiedzieć sobie, jak dalej mam działać, aby być jednego zdania z nim, tak? I jednej myśli. Dalej, w Rzymian 8:15 jest napisane, wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Co to oznacza? Oznacza to, że bycie w niewoli, ono jest zawsze związane z jakąś bojaźnią. Jest związane z jakimś lękiem. Zobaczcie, nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni. Niewola powoduje jakiś strach, powoduje jakiś lęk, tak? I teraz zobaczcie, bo to jakby można sobie z wielu stron pooglądać, tak? Ja na przykład spójrzmy na krzyż, na to, co wykonało się na krzyżu. Jeśli ktoś nie uwierzy, że na Jezusa spadła kara za wszelkie grzechy, które popełniliśmy i które popełnimy, tak? To będzie się bał zgrzeszyć. Będzie się bał, że jak zgrzeszy, to Bóg go ukaże. To jest bardzo ważne. Czy nie grzeszymy dlatego, że się boimy kary? Czy nie grzeszymy dlatego, że kochamy, jesteśmy wdzięczni, a żaden grzech nad nami nie panuje? Bardzo ważne jest to, z jakiego powodu. Spójrzcie na to. Jeśli boimy się zgrzeszyć, to automatycznie, czyli po pierwsze, nie przyjmujemy tego, że Jezus został ukarany. Ja to lubię oglądać, wiecie, od takiej bardzo praktycznej strony, tak? Jak ja w życiu mam. Czy jest coś takiego, że się boję, tak? Lubię to od razu konfrontować. Czyli, czy
Bo taka postawa powoduje z kolei, że jesteśmy zachowawczy. I wiecie co, jak jesteśmy zachowawczy, bo się boimy tej kary, to nie musi być takie, to czasami jest takie zawaluowane. To dobrze jest pooglądać siebie, pooglądać swoją motywację, w ogóle rzeczywiście swoją wiarę. Dlaczego ja coś robię, dlaczego ja czegoś nie robię, tak? Bo teraz, jeśli my jesteśmy zachowawczy, bo się czegoś boimy, a boimy się, bo przyjęliśmy jakieś kłamstwo, albo nie, czyli nie przyjęliśmy całej prawdy, to my po pewne rzeczy w naszym życiu nie sięgniemy. Nie sięgniemy, bo będziemy wycofani, będziemy wyhamowani, tak? Więc, znaczy ja w ogóle jestem zwolennikiem takiego praktycznego czytania Biblii i zadawania sobie takich w ogóle pytań, co to dla mnie oznacza, tak? Jak to rozumieć? No idźmy dalej, tak? Jeśli ktoś nie przyjmie prawdy o obfitości skrzydża, tak? Że zbawienie jest za darmo, z łaski przez wiarę, tak? Jednego i drugiego, tak? No to tak naprawdę będzie zniewolony swoją uczynkowością i działactwem, albo z drugiej strony biedą, tak? Wykonało się ileś rzeczy na krzyżu Golgoty, tak? Jezus został ukarany za nasze grzechy, tak? Uzdrowienie się wykonało, tak? W Jego ranach i świcach jest nasze uzdrowienie. 2000 lat temu na Jezusa spadła każda choroba. Jeśli nie przyjmiemy tej prawdy, możemy się bać. Możemy się bać, czy zachorujemy, a jak zachorujemy, czy wyzdrowiejemy, tak? Niewola powstaje wskutek przyjęcia kłamstwa, tak? I takie dalej niesie konsekwencje, tak? Czyli zawsze niewola jest wynikiem przyjęcia do jakiegoś kłamstwa. I teraz przechodząc na taki grunt praktyczny, tak? I też w stronę taką zawodową, czy finansową, bo też dzisiaj chciałbym o niej trochę w tle mówić. Wiecie, na przykład bardzo często obserwuję takie zjawisko w życiu zawodowym, że człowiek poszedł do jakiejś tam pracy, były jakieś tam okoliczności, gdzieś tam sobie był, gdzieś tam sobie mieszkał, były takie możliwości, skończył taką szkołę, coś tam się zadziało, coś tam sobie robił. W międzyczasie się nawrócił. Spotkał Jezusa, nawrócił się, ale gdzieś tam bardzo szybko ominęła go religię. Wiesz, wiadomo, sformatowali, ustawili. 20 lat jest w pracy, która nie sprawia mu żadnej przyjemności, żadnej satysfakcji. Ciągle wiąże koniec z końcem, jest nieszczęśliwy, a religia mówi do niego: jeśli taka będzie wola Pana, zmienisz pracę. Jeśli Pan da, będziesz miał nową pracę. Jeśli Pan zechce, tak, to tak się wydarzy. Ale to w ogóle nie chodzi o Pana. Słuchajcie, bo to jest bardzo ważne, tak? Dzisiaj Kościół jest w miejscu bierności. Dzisiaj Kościół oczekuje, że pewne rzeczy się wydarzą, bo boi się wejść po to, co się wydarzy. Boi się wejść w swoje dziedzictwo. Zobaczcie, co mówi drugi list Piotra 1:3. Wszystko. Wszystko. Co jest potrzebne do życia i do pobożności. Zaznaczam, wszystko. Do życia i do pobożności. Nie ma nic więcej. Tak? Bo to ważne. Wszystko, co jest potrzebne do życia i do pobożności. Bóg dał, nie da. Dał. Dał. To bardzo ważne w praktyce. Człowiekowi w Jezusie Chrystusie, tak? Bo boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał. Zamiast dzisiaj, bo to wracamy do tego punktu, tak? Spotkanie z prawdą wyswobadza. Osobiste spotkanie z Jezusem w danym konkretnym zagadnieniu, to pozwala człowiekowi wejść dopiero w sferę wolności, tak? Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, ale przez poznanie. Więc musimy Go poznać. Więc musimy przyjąć każdy Jego pogląd, każdą Jego postawę i nie może tu być ale, tak? Czyli z jednej strony to, co On powiedział w swoim słowie i z drugiej strony to, co jest zgodne ze Słowem i mówi do nas dzisiaj, tak? Przez poznanie Jezusa. To jest bardzo ważne w ogóle, żebyśmy mieli świadomość, że Bóg w Jezusie dał, a my dzisiaj mamy brać. Mamy brać. I z tego czerpać dalej. Ja to, ponieważ jesteśmy po raz pierwszy
u was, to też, też jakby opowiem trochę o sobie, o historii też, o może nie o moim świadectwie, ale w świadectwie bardziej też, też wzrostu. Ja przed nawróceniem dosyć mocno realizowałem się w biznesie, byłem współwłaścicielem kancelarii prawniczej w Warszawie, zatrudnialiśmy blisko 200 osób. Później nawróciłem się, zacząłem robić porządek ze swoją duszą i zobaczyłem, że jest bardzo wiele miejsc. Najpierw oczywiście Duch Święty pokazał mi wszystkie błędy we mnie, potem jest tak, że pokazał mi dookoła. Najpierw pokazał mi wszystkie moje zmanipulowane rozmowy, robiłem porządek ze sobą. Ale później zacząłem widzieć, że ponieważ jestem człowiekiem, który nienawidzi kompromisu i postanowił, że nie będę trwał w żadnym kompromisie, że ja muszę coś zmienić. Ale no, proces wzrostu, on sobie szedł, moje rozumienie rzeczy też. Nie wiedziałem jeszcze, co mam zrobić, ponieważ posiadaliśmy swoje zobowiązania finansowe, tak? To w ogóle nie było takie proste. Nie wiedziałem wiele dalej, ale każdego dnia rano, kiedy modliłem się, mówiłem: Boże, ja dziękuję Ci, że Ty mnie wyprowadzasz z Egiptu. Z mojego Egiptu. I ja nie wiedziałem nic, co to dalej oznacza, tak? Nie wiedziałem, ale przyszedłem dalej, jakby uwielbiałem Go, mówiłem: Boże, ja Ci ufam i dziękuję Ci, że wyprowadzasz mnie z mojego Egiptu, tak? Po jakimś czasie, w pewnym momencie, zaczęły się pojawiać we mnie pewne pragnienia, pewne nowe chcenia, jakieś takie kierunki. Wiecie, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy byli świadomi, tak, że On jest ten, który daje chcenie, On jest ten, który daje wykonanie. Pojawiają się nowe chcenia. Ja ich jeszcze do końca nie rozumiem, ale one są moje. One się we mnie pojawiają. I teraz to nie jest tak, że Bóg latuje przez okno, siada, takie rzeczy też się zdarzają. Ja w tej sytuacji tak nie miałem. Tak? I mówi: słuchaj Michale, jutro zrobisz tak. Nie, pojawiają się we mnie. Pojawia się we mnie Jego głos. Natomiast co ja widzę wokół? Wokół widzę te same okoliczności. Nic się nie zmienia. Tam, gdzie był marazm, jest marazm. Tam, gdzie było zniechęcenie, jest zniechęcenie. Nie widzę nic innego. Nie widzę tego, co On zaczyna we mnie pokazywać. Tak? To gdzieś powstaje we mnie, to kiełkuje, ale dookoła rzeczy wyglądają tak samo. Tak? Ale ja zaczynam rozumieć, tak? On powiedział: ale sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Tak? No czym jest wiara? Hebrajczyków 11:1. Wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Pewnością. Nie wierzymy na 99%. Nie wierzymy, ale, bo to też bardzo ważne, dzisiaj wiara została w kościołach zamieniona w nadzieję. Pięknie opakowana. Wiara jest pewnością. Wiara jest dziś. Jest pewnością. To nie nadzieja, to są zupełnie inne rzeczy. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Czyli z pewności. Jak ja się nawróciłem, wiele osób postrzegało mnie przez pryzmat tego, że budowałem dom, wyjeżdżaliśmy na wakacje, zakładałem różne maski, wydawało mi się, że jestem silny, w ogóle zbudowany. Tak w ogóle nie było. Kiedy ja się nawróciłem, Bóg bardzo mocno mówił do mnie poprzez przykład Gedeona. Pokazał mi Gedeona, wiecie, no, pamiętacie historię z Gedeonem i w ogóle z Izraelitami w tamtym czasie? Midianczycy ich najeżdżają, łupią, a oni się chowają w swoich norach, a może się uda, że czegoś nie zawiodą, tak? Wiecie, no, to mnie rozciągało, ja musiałem zobaczyć siebie, ja nie chciałem siebie tak oglądać. Bo ja lubiłem, tak? Pamiętajmy, przed nawróceniem każdy z nas ma swoje, w ogóle mamy swoje zaburzenia, tak? Ja potrzebowałem akceptacji, chciałem, żeby ktoś mnie poklepał, czyli jak to ja Gedeon? Przecież ja... No, mógłby zaraz z tym polemizować, tak? Jak to Gedeon? No jak Gedeon? Ja tak nie robię, ale taka była prawda o mnie. Chowałem się i byłem, ale ja sobie przeanalizowałem dokładnie, wiecie, życie Gedeona, tak? I jego historię, w ogóle słowa Boga. Pan z Tobą, Synu Waleczny. Wiecie, i to jest ważne, bo my często stajemy w takim miejscu, coś się w nas pojawia, tak? Ale generalnie wszystko to, co widzimy, do czego przywykliśmy, jest do bani. Tak? Zostaną religijną frazą i nic nie zmienią. Możemy je mówić, ale one nie będą nasze, bo nie jesteśmy z nimi zżyci. Albo zaczynamy się z nimi zżywać, tak? Gedeon w chwili startu był w kompletnej ruinie, tak? Później też miał swoje wątpliwości. Przychodził do niego anioł pański, a jak tak, to zobaczmy.
Ale na skutek spotkania z Bogiem nastąpiła ogromna przemiana w życiu Gedeonów, tak? Ja wiecie, ja w ogóle postanowiłem od tamtego czasu i chcę się z wami podzielić takimi w zasadzie drogowskazem, w jaki sposób ja buduję swoją odwagę, w jaki sposób buduję swoją wiarę właśnie w podobnych sytuacjach, tak? Po pierwsze rozważam, kim jest Bóg. I to dogłębnie. Ja rozważam Jego imiona. Wiecie, ja to robię notorycznie. Jeśli mam wejść w miejsce, że mam coś stworzyć, czego nie było. Moja dusza w ogóle się nie czuje bezpiecznie, bo tego nie zna, nie wie. Ale ja staję, mówię, uwielbiam Ciebie, Elohim, Stworzycielu nieba i ziemi. Ty, który stworzyłeś wszystko i Ty, który mieszkasz teraz we mnie. Dziękuję Ci, że mam dostęp do Twojej myśli i dziękuję Ci, że jestem jedno z Tobą, Jezus. I że ja teraz tworzę i ściągam rzeczywistość nieba na ziemi. Kiedy idę w miejsce, gdzie wiem, że jest to miejsce zupełnie innej koniunkcji duchowej, nazwijmy to, wrogiej, tak? I tam sam, tak? Mówię, uwielbiam Ciebie, Ojcze, Ty, który jesteś Panem Zastępów. Dziękuję Ci, że idę tam z armią Twoich zastępów. Do każdej sytuacji rozważam Jego imienia. Szukam. Kiedy nachodzą mnie jakiekolwiek wątpliwości, wzywam Jahwe Tsuri, ten, który jest skałą. Kiedy potrzebuję innego wsparcia, tak? Tarczą. To bardzo ważne. Ja dużo czasu na to poświęcam. Ja chcę Go dobrze znać. Chcę dobrze znać mojego ojca, który on jest też lekarzem, jest zaopatrzeniem. Kiedy przychodzi jakaś okoliczność finansowa trudna, tak? Pomijając jakby krzyż, ja do niego przyjdę, nie pomijając tak bardzo istotę, tylko że też już o nim wspominałem i że za chwilę powiem, tak? Ale Jahwe Jireh, ten, który jest moim zaopatrzeniem. Kiedy ja się utożsamiam realnie z tym, kim On jest, tak? I wiem, że jestem jedno z Nim, bo to mi załatwił Jezus, tak? To ja staję w tym miejscu. Ja się przestaję bać, ale to jest punkt pierwszy, tak? Czyli ja rozważam, kim On jest. Dwa, rozważam krzyż i wymianę krzyżową. Bardzo skrupulatnie analizuję sobie, tak? Mówiliśmy o przebaczeniu grzechów, mówiliśmy o chorobach. Kiedy pojawia się we mnie wstyd, jakikolwiek, czasami taki schowany, On próbuje się przebrać, czasami za mądrość się próbuje wstyd przebrać, tak? Ja idę z tym do końca. Ja to namierzam, że to jest wstyd. Wiesz, nie mam zgody na wstyd. Wstyd spadł na Jezusa, tak? A ja mam dostęp do Jego chwały. Nie mam zgody, ja podejmuję decyzję w ogóle, ja to analizuję. Ja patrzę, koncentruję się, moje życie w ogóle czerpię z krzyża. Ja tak postanowiłem, kiedy się nawróciłem. Różnego rodzaju okoliczności przychodzą do każdego z nas, tak? To nie jest pytanie, czy do kogoś przychodzą, czy nie przychodzą. To jest pytanie, w jaki sposób my dalej z tym postępujemy. Dla mnie krzyż jest bardzo ważny. Ja wierzę w ogóle w moc krzyża, wierzę w krew, tak? Jeśli mam problem, były takie sytuacje, że na jakichś odcinkach łapałem się na tym, że mam gdzieś tam mam problem z akceptacją. Czyli tak zależy mi na tym. Co ktoś o mnie powie. Wiecie, kiedyś bym w ogóle uciekł z tego tematu, tak? Zacząłem patrzeć, że są jakieś różne wybory, także trochę mi zależy. Zacząłem analizować krzyż, tak? Ale Jezus został opuszczony. On został odrzucony, tak? A ja został zaakceptowany. Naucz mnie tego. Naucz mnie poruszać się w tym, że jestem zaakceptowany. Nie dopuszczam do siebie myśli, że jestem niezaakceptowany. Analizuję to. Jeśli mam z tym problem, to siedzę w tym non-stop. To nie czytam Biblii na ilość, nie wersetami, tylko siedzę w tym. Najpierw analizuję, kim On jest, później co ja mam z krzyża, tak? Że jest to moje dziedzictwo. Już te dwa punkty powodują, że praktycznie jestem w stanie gdzieś wszędzie. Ale idę dalej. Rozważam łaskę. Łaskę, będąc świadomy tego, że łaska została nam dana. Zastanawiam się w ogóle, co to oznacza, tak? Co to oznacza, że łaska została mi dana? Ja patrzę
przychodzą na przykład nowe zagadnienia, nowe nawet zawodowe wyzwania. Nie miałem z czymś do czynienia. Ale po pierwsze, ten, który stworzył wszystko, mieszka ze mnie, tak? Łaska została mi dana. Więc ja wierzę w to, że ta łaska mnie uzdania. Ja znowu, jak zaczynam patrzeć na źródło, wzywać imienia Jezus, ja mówię, pracujmy w tym, tak? Pracujmy w tym, tato, w ogóle. Ty mnie inspirujesz, pokazujesz mi, a ja w ogóle, jak małe dziecko, krok po kroczku, idę w tym za tobą, tak? Bo wierzę w twoją łaskę. Nie chcę zasługiwać. Słuchajcie, miałem taki okres, jak zmieniałem swoje życie zawodowe. Że w pewnym momencie zobaczyłem, że niekorzystne okoliczności spowodowały to, że zacząłem zasługiwać, zacząłem coś robić. Panika się włączyła lekka w duszy. Dusza się nie czuje bezpiecznie w takich sytuacjach, bo ona nie wie. Ona jest przyzwyczajona do jakichś zachowań z poprzedniego życia, nie? Ale też musiałem sobie to... Musiałem to nazwać. Zasługujesz, boisz się, nie czujesz się tu pewnie. W tym temacie nie wierzysz w łaskę. I nazywam rzeczy po imieniu. Staję sam przed sobą i mówię, Boże, przepraszam Cię, że nie wierzę w Twoją łaskę. Nie wierzę Ci, że ona mnie uzdania. Nie wierzę Ci, że mogę to zrobić. Co robię dalej? Wiecie, analizuję sobie wszystkie obietnice Boże. Obietnice Boże, które w Jezusie Chrystusie, one wszystkie w Jezusie Chrystusie znalazły swoje tam. I ja sobie biorę takie fragmenty, tak? Gdziekolwiek pójdziesz, to ja będę z tobą. I teraz wiecie, jest taka sytuacja, jadę na jakieś spotkanie, wiem, że wszyscy są przeciwko mnie, tak? Czy mają się jakaś jest rywalizacja, jakieś kontrakty? Czy uwielbiam Cię, Boże. Uwielbiam Cię, jedziemy tam razem. Współdziałasz ze mną we wszystkim ku dobremu. We wszystkim ku dobremu ze mną współdziałasz. Jesteś tam ze mną. Wjeżdżamy i zwyciężamy. Bo jesteśmy jedno. Idę dalej. Możesz siać nad każdą wodą. Więc się nie boję, że się pomylę. Bo to właśnie jest bardzo ważne. Możesz siać nad każdą wodą. Co to znaczy? Możesz siać. Ja rozpoznaję jego pragnienia. Moje pragnienia, które on mi dał. Jeszcze przed założeniem świata, tak? Ale też jestem świadomy tego, że mogę siać nad każdą wodą. Nad każdą wodą. To jest, słuchajcie, bardzo ważne. Bardzo często my się boimy coś zrobić, bo się boimy błędu. A co jeśli się pomylę, tak? Pomyłka, błąd, harmateja, czyli grzech, tak? Jezus poniósł karę za nasze grzechy, tak? A możemy siać nad każdą wodą. Kolejna rzecz. Często pomijana nauczania. Błogosławię dzieło rąk Twoich. To są Jego słowa. Błogosławię dzieło rąk Twoich. Dzisiaj ludzie, no, Boże, daj mi pracę. Przewracają się na drugi bok i przyłączają kanał pilotem. To tak nie działa. To tak nie działa. To nie w ten sposób. Błogosławię dzieło rąk Twoich. On to błogosławi. On to w ogóle udrażnia. To płynie. Ale my nie możemy być w tym miejscu, tak? Ja w ogóle wierzę w znaki i cuda. I też w ogóle doświadczałem i wiem, że będę doświadczał. Ale to nie jest... Życie ze znaków i cudów się nie składa. Łaska nas uzdalnia i ma nas wypychać. Dalej. Ja jestem ten, który otwiera drzwi, a nikt ich nie zamknie. To kiedyś mi Duch Święty bardzo wyraźnie pokazał. Ja pamiętam, rozmawiałem na ten temat, bo też miałem swoje wątpliwości, nie wiedziałem, co mam dalej zrobić. Ale powiedział wyraźnie, ja je otwieram, ale Ty przez nie wchodzisz. Jak Ty przez nie wejdziesz, to one będą stały 20 lat otwarte, bo nikt ich nie zamknie. Ja je otworzyłem, ale Ty masz wejść. Masz zrobić krok. Ja otwieram te drzwi, tak? Więc jakby kolejna obietnica, tak? W ogóle rozważam autorytet. Rozważam, co to znaczy w ogóle autorytet, tak? Co to znaczy, że władza została nam przekazana? Co to znaczy władanie w imieniu Jezus? Jak to znaczy, co to znaczy w praktyce, tak? Gdzie ja w ogóle, ja uwielbiam zadawać pytania sobie. Ja robię to bardzo często, tak? Co to znaczy, że ja mam tą władzę? Ja dociekam, żeby dojść do tego miejsca, że rzeczywiście jestem w stanie ustanowić słowo rzeczy, tak? Czy jestem w stanie zmienić bieg wydarzeń, tak?
Bo wierzę w to, że Jezus nam tą władzę przekazał. Co dalej? Analizowałem imiona Boga. Analizowałem krzyż, zakaz wymiany krzyżowej. Obietnice Boże. Autorytet. Dalej. Przyglądam się na życie Jezusa opisane w Biblii. I zastanawiam się na podstawie całokształtu tego, co on by zrobił w tej sytuacji. Co on by zrobił? Czy to już zostało spisane? Czy gdzieś tak on mi dał przykład? Czy już gdzieś on określił ten wzór w tej sytuacji, gdzie pójść, co zrobić, tak? Oglądam z każdej strony, i za każdym razem znajduję coś nowego. Bo to jest niesamowite w Biblii. Że jak kopiemy, to za każdym razem jesteśmy w stanie znaleźć świeże nowe objawienia, nowe kierunki, tak? Bo słowo jest jakie? Żywe i skuteczne, tak? Żywe i skuteczne. Żywe i skuteczne. Co robię dalej? Kiedy już buduję swoją wiarę, ale często jest tak, i odwagę, dusza, no bo kiedy my się rodzimy na nowo, nasz duch jest zbawiony, ale nasza dusza wymaga uświęcenia. Nasza dusza zna tylko stare mechanizmy, stare zachowania. Więc niejednokrotnie byłem zbudowany, ale drżały mi nogi. Albo byłem bardzo spocony pod pachami, bo dusza odczuwała lęk. Tak? No ale znowu wracam do autorytetu. Jestem świadomy, że mam autorytet, jestem duchem. Mam autorytet nad swoim ciałem i mam autorytet nad swoją duszą, tak? Więc biorę autorytet nad lękiem, tak? Związuję, wyrzucam myśli od strachu, tak? I też to, co powiedziałem wcześniej, tak? Rozpoznaję, napieram rozeznanie, co jest lękiem, a co jest mądrością, tak? Bo lęk czasami się właśnie próbuje przebrać za mądrość. W tej sytuacji to nie, wiesz, to lepiej będzie tak. Lepiej będzie tak. Ja to wiele razy u siebie namierzałem, że miałem taką sytuację, że też kiedyś o niej mówiłem, wiecie, jak się rozwija jakieś rzeczy zawodowo, tak nagle, też mój cały Facebook jest takim Facebookiem ewangelizacyjnym, tak jak żyjemy. I liczyłem na pewno współpracę zawodową z człowiekiem, którego jeszcze nie spotkałem i nie głosiłem mu Ewangelii, nagle zaprasza mnie do znajomych i tak pierwszy taki odruch nie wiem. Ja mu najpierw muszę powiedzieć Ewangelii, bo to tak nie może być, żeby tak z internetu się dowie, tak? Ale nie zostałem tak. Mówię, Boże, pokaż mi w ogóle, czy to jest mądrość, czy to jest lęk. Natychmiast odpowiedź. Boisz się. Okej, potwierdzam. Działanie mimo lęku. Podwadzę. Ale nie zostawiam tych rzeczy. Bardzo łatwo było mi przyjąć, że to jest mądrość, jak się z nim spotkasz, opowiesz mu i zupełnie jakby innej płaszczyzny go wprowadzisz, tak? Nie. Dobrze, kiedy już przeszedłem przez to wszystko, zdążałem myśl do strachu, bardzo ważna rzecz. Po prostu podejmuję decyzję. Podejmuję decyzję, że tak, zrobię to, w tym kierunku pójdę, taki będzie moje działanie, tak? I kolejny krok. Jak już podjąłem decyzję, natychmiast robię krok wiary. I powiem wam, nie wiem jak wy macie swoje doświadczenia, bardzo często miałem takie wrażenie, że w ogóle kompletnie nie wiem co wchodzę. Jakbym wchodził do jakiejś pustej przestrzeni. Wiara, czyli pewność tego, czego się spodziewamy, ale nie widzimy, tak? Dusza jeszcze piszczy, myśli o strachu wyganiane, ale dusza jeszcze piszczy, boję się, ale Jezu, zgodziłem się z Tobą, idę, a dusza próbuje stój, tak? Znacie to? Znacie. I trzeba to mogę postawić, tak? Krok wiary. Odważne kroki, odważne uczynki. I ostatnia rzecz, nigdy się nie cofam. Co mówi słowo? Bo nie jesteśmy z tych, co się cofają i giną, tak? I Galacjan 5.1. Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójmy więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli, tak? Nie wracajmy do błędów, tak? Osobiste spotkanie z prawdą w danym temacie, w danym zagadnieniu. Przesuwa nas, tak? Do wolności. Chodźmy w tej wolności, tak? Nie dajmy się bić z powrotem.
I wracając do mojej sytuacji, gdzie przerabiałem to wszystko właśnie wtedy, kiedy podjąłem decyzję, że opuszczę tą kancelarię, że wyjdę. Wiecie, musiałem się realnie zmierzyć z tym, bo bardzo fajnie jest stać na zbiorowym spotkaniu, na zbiorowym namaszczeniu i mówić, Jezu, ufam Tobie. Ale później wracasz, masz podjąć decyzję, nikt Ci nie powie, co masz zrobić. Bo Tobie to powiedział Duch Święty, tak? I powiedział Ci to raz. I teraz jest pytanie, czy słuchasz tego? Czy słuchasz tych wszystkich okoliczności, bo chcesz się jednak zatrzymać, wytłumaczyć, tak? I teraz, wiecie, ja na przykład zobaczyłem, mówię, Boże, jestem w ogóle trochę hipokrytą, tak? Bo ja tak naprawdę nie wiem teraz, czy ufam Tobie bardziej, czy ufam tym pieniądzom, które tam mam. I mogę przez jakiś czas odcinać jeszcze kupony. Stoję zbiorowe namaszczeniu, tak? Myślę, mówię, tak, idę wszędzie, gdzie mnie woślesz. Idę wszędzie, gdzie mnie woślesz. No i powiedział mi, tak? Wyjdź. I się boję. No i się boję. I walczę ze swoim strachem, tak? I stosuję to wszystko, co robiłem wcześniej, tak? Bo kompletnie nie wiem, co będzie dalej. Tak? Czyli komu ufam, tak? Okolicznościom? Pieniądzom, tak? Rozpisuję sobie, wiecie, miałem mentalność prawniczą, rozpisywałem sobie warianty wyjścia, tak? Co jest możliwe, co jest niemożliwe, w ogóle wydawało mi się, że nie mogę, wiecie, w ogóle ten nie, tutaj nie można zapisu takiego, tutaj nie wiadomo, tutaj zgoda, w ogóle jak to, a Ty mówisz wyjdź? Wiecie, już się zrobiłem za krótki na to, tak? Mój mózg już tego nie ogarnia. Mój mózg już chciał to sformatować, jakoś poczuć się bezpiecznie, ale gdzie bezpiecznie? Nie chciał się, bo to jest ważne. Nie bezpiecznie w tym wyjdź, tylko to wyjdź. Chciałem przenieść sobie na swoje warianty, rozrysować sobie ten schemat. No dobrze, ja sobie teraz tutaj też narysuję. Dużo dzięki, tak? Tu nie ma tak. Nie możesz wyjść zgodnie z tym, co narysowałeś. Nie da się. Ale wyjdź. Ale nie wiem, co dalej. Może na tym stracimy, tak? Wiele razy spacerowaliśmy, w ogóle budowałem swoją wiarę, chodziliśmy na spacer, rozmawialiśmy o tym, tak? Bo to była ważna decyzja, ale ja mówię o tym dlatego, że ja w ogóle wtedy przerobiłem coś. Ja zobaczyłem wiele takich sloganów, wierzę Tobie, ufam Tobie. No to przecież Ci powiedziałem wyjść. Raz. I co, na czym się zastanawiać? Wiecie, bo to się wtedy zawsze powiem, a czy na pewno był Pan, tak. Powstaje pewne pragnienie, tak? Powstaje pewna informacja. W moim przypadku było tak, że podjąłem w końcu tę decyzję. Wyszedłem. Bóg nas prowadził, ale nie tak, że dawał nam rozwiązania wcześniej, tylko dopiero jak robiliśmy krok, to przychodziły kolejne. Zakończyło się wyjście całkowitym sukcesem i przyszedł kolejny etap. Przyszedł kolejny etap, którego sobie wcześniej nie uświadamiałem, że ja myślałem, że jedną decyzją wiary przeżyję życie. Jedna mocna decyzja życia, bo lecę teraz na tym w ogóle tak. No i się pojawił taki moment, taki jakiegoś takiego zastoju. Tak się jakby tak płynął, ale tak jakoś ma pewnego życia w tym wszystkim. Tak? Brakuje, tak? No i ten święta, że mnie szybko wyprowadza z tego. Zaczął mi to pokazywać. Pamiętasz, co mówiłeś? Że sprawiedliwy będzie wiary, jeśli będzie? To będziesz żył tak każdego dnia. Jak chcesz, oczywiście, tak? Wiecie, to były rzeczy, które mocno mnie rozciągnęły, tak? Bo ja chciałem sobie żyć tą jedną decyzję, bo to jest fajne, że tak podjąłem już to powietrze, zeszło, fajnie w ogóle, tak, że się to wszystko udało, ale teraz to dzisiaj znowu nowe rzeczy trzeba wierzyć. Ale zobaczcie, śpiewamy w uwielbieniu, z wiary, z chwały w chwałę. No tak to życie wygląda. Nie ma czegoś takiego, że wierzymy o coś i widzimy koniec, bo to nie jest wiara. Nie wie, właśnie chodzi o to, że nie wiemy, co będzie. Ale ufamy. Wierzymy, czyli mamy pewność. Nie nadzieję. Mamy pewność. Mamy pewność, tak? Co więc też powinniśmy robić, tak? Żyjąc wiary, pomnażać to, co już mamy. I każdy z nas ma dary. I jak mamy te dary? Nieodwołalnie. Nieodwołalnie, tak? Mamy też powołanie. Każdy z nas ma powołanie. Jak mamy powołanie? Nieodwołalnie. Zobaczcie. Rzymian 11:29.
Tak? Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Nieodwołalne. Myślę, ludzie bardzo często, nawet jak im się zdarzy im się upaść, popełnić jakiś błąd czy grzech, bo oni się czują niegodni, tak? Ale tu już jest właśnie kwestia braku rozumienia w ogóle krzyża, tak? Braku rozumienia tym, jak się wykonało dziedzictwa w ogóle, które mamy, tak? I ludzie się też często zatrzymują, tak? W powołaniu i w darach. One są nieodwołalne, to jest bardzo ważne. Te dary, tak? Może powinniśmy w ogóle robić z nich użytek też, tak? Dla Bożego Królestwa. Co mamy dalej? Czyli dary, powołanie. Mamy talenty. Każdy z nas ma talenty. Każdy z nas został obdarowany talentami, abyśmy nimi obrazali, abyśmy robili z nich praktyczny użytek. I zobaczcie, jak to jest szczególnie w naszym kraju. Są takie dwa rowy. Albo ktoś, o wiesz, bracie, ja nie mam talentu, ja to jestem taki skromny i pokorny. Obrażasz Boga w tym momencie. Bo On ci dał te talenty, żebyś robił z nich użytek, tak? A z drugiej strony, drugi rów, tak? No to ktoś, kto z kolei w ogóle nie jest w Jezusie, w ogóle nie przemienia w ogóle swoich duszy, tak? Tak? I w ogóle robi z siebie takiego, o ja tu generalnie mam tak czy tak. Ale chodzi o prawidłowe zrozumienie w ogóle też Bożego serca. Jezus się modlił, abyśmy byli jedno z Nim, tak? Jesteśmy Jego dziedzicami. Po pierwsze chodzi o szczęście w naszym życiu, ale po drugie, my oczywiście musimy dotknąć do świata. Tak? I my mamy te możliwości. I cały czas, wiecie, wracamy do tego, że wszystko zostało dane w Jezusie, tak? I teraz jakby przez poznanie, musimy jakby to jakby zacząć zgłębiać. Ja zacząłem zadawać pytanie. Najpierw mówię, Boże, ja usuwam, mówię, wszelkie w ogóle takie myśli, takie pokorne powątpiewania. W ogóle pokaż mi talenty moje. Pokaż mi i w ogóle powiedz mi, co ja mam z nimi zrobić. Pokazuj mnie, ucz mnie tego, tak? Jak ci mogę chwałę oddać? No jak będziesz zarządzał tym talentem, że na moją chwałę. Jesteś jedno ze mną. Żyje już nie ja, żyje we mnie Chrystus. Nie ma mnie już, tak? Żyje we mnie Chrystus. Dzisiaj ludzie oglądają Kościół poprzez nas. Czyli mamy talenty, tak? Mamy pragnienia, to o czym mówiłem. Pragnienia, On nam je dał przed założeniem świata, tak? One zostały powykrzywiane w naszym starym życiu przez diabła. Przeprowadzamy je przez krzyż. Odnawiamy nasz umysł, tak? Odnawiamy nasz umysł i patrzymy, jakie mamy pragnienia, tak? Nie mamy innych pragnień niż Jego wola w tych tematach do naszego życia. Tylko to, co nas dzisiaj hamuje, to, że pojawia się w nas pewne pragnienie, ale my siedzimy nawet w okolicznościach, tak? Mam taką pracę 30 lat, no mam taką pracę, a co byś chciał robić? Latać na paralotni w ogóle, mieć w ogóle szkołę spadochronową, tak? Ja już mam w ogóle plan i wizję, ale czemu nie robić? No wiesz, no generalnie mam 1000 złotych na koncie, w ogóle i siedzę tutaj, pracuję od 8 do 14, tak? To dlaczego pracujesz? No i właśnie, zobaczcie, bo przechodzimy do tej prostej rzeczy praktycznego życia teraz, tak? To się nie wydarzy gdzie indziej. Bóg dał w Jezusie wszystko, dał nam pragnienie, tak? No to otwórz tą szkołę spadochronową i głoś Ewangelię, jak będziesz latał na tym spadochronie. Ze strachu Pana Jezusa przyjmą wszyscy. Nie, ale teraz na poważnie, tak? Zobaczcie, bo nas ludzie nie idziemy za pragnieniami. Mówimy o nim. I to znaczy też cały system nas to wtłoczył, tak? Czy w ogóle pragnienia to są, nie wiem, dla dzieci. No nie, no któraś nam dał te pragnienia? Bóg nam dał te pragnienia, tak? Co jeszcze, tak? Dodam nam łaskę, o czym mówiłem, tak? Łaskę, którą analizujmy, w jaki sposób ona nas uzdalnia. Co to jest ta łaska? Niezasłużona Boża przychylność dla nas, dla każdego z nas. Każdy z nas otrzymał niezasłużoną Bożą przychylność, tak? Z jednej strony dostaliśmy zbawienie, czyli pewność życia wiecznego jako ten aspekt tego słowa sozo, tak? Z drugiej strony to wszystko, co zostało wykonane dla nas na krzyżu Golgoty a propos tego życia, tak? I teraz
ta łaska w tych konkretnych sytuacjach, w naszych pracach, rodzinach, kontaktach, relacjach, ona nas uzdalnia do tego, że my możemy. My tylko możemy nie przyjąć to, czyli wracamy do początku. Przyjąć pewne kłamstwo, czyli być pewnie niewolnym. Być zniewolonym, że tego nie mamy, tak? I to jest cała strategia diabła, jak ukrzyżować nasze życie. Jak je wykrzywić, jak w ogóle wpuścić jakieś kłamstewko, żebyśmy mogli mówić o tym pięknie, teoretycznie, mogli stać i wszyscy mówić, że mamy talenty, dary, pragnienia, powołanie, ale że kiedy pójdziemy za chwilę do naszego życia i do naszej pracy, my nie wiemy, co z tym zrobić. Bo przychodzi jakaś tutaj presja, jakieś okoliczności, jakiś strach, coś tutaj dusza jeszcze piszczy, tak? I my już w ogóle nie wiemy, Panie, co do Ciebie, Panie, ześlij, tak? I już i zaprzeczamy w tym momencie temu, że dał w Jezusie, że my to mamy, tak? Mamy, czyli co? Czyli my generalnie powinniśmy dzisiaj być szafarzami tych rzeczy, tak? Szafarzami. To, co dostaliśmy, powinniśmy tym zarządzać. Odpowiednio robić z tego użytek. Ja Was bardzo zachęcam do tego, żebyście sobie te rzeczy analizowali, tak? A propos życia z wiary i budowania tej odwagi. Ja jeszcze raz powtórzę te punkty a propos budowania samej odwagi, tak? Co ja robię, tak? Czyli ta analiza, kim jest Bóg, tak? Jego imion, tak? Kim On jest. Rozważanie krzyża, wymiany krzyżowej, tak? Co to w ogóle dla mnie oznacza? Ja się w ogóle, ja uwielbiam się przeglądać w krzyżu. Wiecie, przyjść w danej sytuacji, no i co to oznacza, tak? Że wszelkie przekleństwo spadło na Jezusa na krzyżu, tak? Aby ja miał błogosławieństwo. Co to oznacza? Co to oznacza, że błogosławieństwo abrahamowe przeszło na mnie w Jezusie Chrystusie, tak? I idę sobie dalej, tak? A On błogosławił Abrahamowi we wszystkim, tak? Tak? Więc we wszystkim, tak? Czyli w każdym pułapie, tak? Ale muszę w tym stanąć, tak? Przeglądam się w tym, tak? I teraz moja dusza popełnia mi czasami zupełnie inne rzeczy, tak? Bo widzi jakieś tam okoliczności, ma jakieś swoje doświadczenia. No ale jesteśmy ludźmi słowa, tak? Jesteśmy jedno z Jezusem. Rozważamy łaskę, tak? Obietnice Boże, które mają na tak w Jezusie autorytet. Analizujemy, jak postąpił Jezus. Związujemy myśl od strachu. Podejmujemy decyzję. Działamy w wierze. Się nie cofamy. Nawet jeśli od razu się okoliczności nie zmieniają, bo to się nie zawsze nie jest tak, że się zmieniają. Wiecie, to jest tak, jak ja jeszcze, chodziłem sobie z kancelarii, zaraz są wypowiedzenia z tych wszystkich spółek, nic się nie zmieniło. My się rozmawialiśmy, bo to konstrukcje, które były, ja nie wiedziałem, czy ja w ogóle samochodem wrócę, bo to na firmę, tam na firmę, tutaj, jak to będzie dalej. A następnego dnia w ogóle na wakacje mieliśmy jechać za granicę. Więc to była taka... Złożyłem te papiery, obudziłem się następnego dnia, niby nic się nie zmieniło, ale ja wiedziałem, że wygrałem. Wiecie? W ogóle nie jestem w stanie tego wytłumaczyć. Krok wiary i odważny czyn spowodował, że ja w swoim wzroście przeszedłem pułap wyżej. Nie potrafię tego zrozumieć. Ja już się przestałem tego bać. Do momentu wykonania tego, podjęcia tej decyzji i wykonania, diabeł był w stanie mnie straszyć pewnymi rzeczami, tak? I ja z tym walczyłem. Ale kiedy ja to przełamałem, zrobiłem krok, tak? Już mnie to w ogóle nie dotykało. Już wiedziałem, że wygrałem, tak? Takie rzeczy się dalej rozwijały. Czyli podejmuję decyzję, działam, wierzę, że nigdy się nie cofam, tak? Życie z wiary, wiecie, bo to też jakby dobrze jest studiować sobie oryginalne słowa Biblii, tak? O cokolwiek się modlicie w imieniu Jezusa, tak? Tylko wierzcie, że otrzymaliście. Niektóre tłumaczenia mówią, że otrzymacie. Otrzymaliście. To jest bardzo ważna różnica, tak? Bo to jest to, co mówiliśmy też, że w Jezusie dostaliśmy wszystko, tak? Otrzymaliśmy, a spełni się wam, tak? Czyli bądź pewien, że masz. Ale co to znaczy? Być pewnym, że masz, tak? Czyli modlę się o jakąś sytuację, tak? Ustanawiam, powiedzmy, jakieś, nie wiem, jakieś konkretne rozwiązanie, tak? Dziękuję Ci, Ojcze, że je mam, tak? I co robię następnego dnia? Zachowuję się tak, jakbym nie miał. Bo jak się zachowam inaczej, to jest ściema religijna. To jest jakiś tam teatrzyk, tak? Bo jeśli wiem, że mam, to się zachowuję, jakbym miał. I nie interesuje mnie to, że jeszcze tego tutaj nie widzę, tak? Uwierzyłem, że otrzymałem, więc jestem pewien, że mam. I w ten sposób jakby funkcjonuje na
właśnie to mam też taki przykład. Tu w Zabrodach mamy plantację pawlowni, ale było tak, że część ziemi zakupiliśmy, część dzierżawiliśmy od jednej osoby tutaj stąd. I wskutek zmian przepisów, pewnego błędu nieświadomości, okazało się, że nagle ta działka, która jest wydzierżawiona nam, na której zasadziliśmy już sadzonki, nie może być nam ani sprzedana, ani wydzierżawiona. Tak? No i teraz trzeba, jedyna furtka, co można zrobić, to wystąpić do sądu. I jak mi zaczęło wiele doradców podpowiadać, naściemniać, bo tam jest zdarzenie losowe. I trzeba opisać teraz, że to się stało, może zachorował tamten człowiek. Ja w życiu nie przekonam człowieka w ogóle. W taki sposób, tak? Wiecie, i jestem z wykształcenia prawnikiem. W ogóle zdaję sobie sprawę, że zdarzenie losowe to są rzeczywiście zdarzenia niezależne od człowieka. Ale mówię, ojcze, ty nam dałeś tą plantację. Ty nam dałeś tę ziemię. Ja w ogóle usuwam jakiekolwiek przeciwności. Ja staję teraz na prawdzie. Jeśli napisałem pismo, które napisałem prawdę. Krok po kroku jak było. Moja dusza piszczała, wiecie, to był głos wewnętrzny. Ty debilu, szkoda ci czasu? Stracisz parę godzin pisania. Przecież to jest normalne, że to nie będzie zdarzenie losowe. Jesteś prawnikiem, czy nie jesteś prawnikiem? Ale napisałem, wysłałem i sąd zgodził się z naszym wnioskiem. Ale dusza piszczała. Po co to robisz? Tak? Po co? Po co? Tak? Natomiast uwierzyłem, że mam. Uwierzyłem, że jest nasza. Wiecie, to co wam mówię teraz, to jest też jakby poparte takimi przerobionymi rzeczami z życia i pewnymi też błędami, które miałem. Ja na przykład mówiłem przed chwilą o obracaniu talentami, ale była taka sytuacja, że jak ja odszedłem z tej kancelarii i zaczęły pojawiać się pewne pomysły, to ja jeszcze nie rozpoznałem, że to nie są pomysły a do mojego życia. Bo ja tkwiłem w jakichś błędach, tkwiłem w jakichś swoich doświadczeniach. Wiecie, ja myślałem w tym momencie, że planem takim głównym, z czego ja będę żył, to będzie sprzedaż takich soków z Carol Bike. I w zasadzie do końca roku, gdzie musiałem podjąć pewną zmianę, ja żyłem tym i robiłem wszystko, żeby nie wracać do branży. Robiłem wszystko. W ogóle powiedziałem, że ja już nie chcę mieć tego doświadczenia, branża się mocno zmieniała, ja nie chcę, więc tak naprawdę nie przyjmowałem żadnej wiedzy i w końcu, w listopadzie, w ogóle przebiła się myśl Ducha Świętego do mnie, który powiedział, chcesz zakopać swój talent. Wiecie, jak to w ogóle jest usłyszeć takie słowo? Przecież ja już tyle razy mówiłem wcześniej, mówiłem, że to w ogóle nie można zakopywać swoich talentów, tak? Że to w ogóle talenty mam po to, żeby je obracać nimi, żeby je pomnażać, tak? Ale właśnie się dowiaduję, że ja chcę zakopać swój talent. Okej, okay, zgodziłem się z tym, ale kompletnie znowu nie wiedziałem, co robić. No i teraz, to co dalej? Załóż firmę konsultingową, wracaj i doradzaj. Ale ja nic nie wiem teraz, przez ten rok w ogóle nic nie wchodziłem, nie interesuje mnie to, nie chcę tego, nie wiem jak w ogóle. Nie bój się, nie panikuj, załóż. Założyłem, zacząłem dzwonić, w ogóle się okazuje się, że drzwi są otwarte. Czekałem, tak? Ale ja przez długi czas koncentrowałem się w pewnym błędzie, bo chciałem zakopać swój talent, bo nie kopałem i tam nie było przepływu. Zrobiliśmy tego Carol's Bike'a, miesiące mijają, spinamy się coraz bardziej, że jestem człowiekiem wiary, że on powstał, no bo uwierzyłem, że mam, więc on powstał, tak? Rower do sprzedaży generalnie soków. Ale w ogóle nie mam prowadzenia dalej, co z tym dalej zrobić. Nie wiem, w ogóle napieram, nic nie odbieram, nic się nie dzieje. Mówię, tak jeszcze nie miałem w ogóle, o co chodzi. No i dopiero po paru miesiącach jakby uświadomiłem sobie, że błąd. To nie był w ogóle plan. Myślałem, że z tego w ogóle powiem, że to spokutować i sobie pójść w drugim kierunku, tak? Czyli takich przykładów jest w ogóle dużo, bo to są... Mieliśmy teraz z kolei we wrześniu taką sytuację. Jak ustanowiłem, ustanawiam sobie na przykład kontrakty na tej firmy konsultingowej, tak? Że będą takie i takie, będzie ich taka koloryczność, tak czy tak. No i nagle okazuje się we wrześniu jakieś zamieszanie, w ogóle coś, to nagle w połowie miesiąca, że w ogóle nie mamy kontraktu na ten miesiąc, także w ogóle nie będziemy pieniędzy mieli na ten miesiąc i tak dalej. Wszyscy będą, no nie, coś tam, jakieś próba, jedna, druga, trzecia, nic nie będzie. A ja się nie zgadzam. Ja tak staję, nawet sam przed sobą, mówię, Boże,
ja tego nie przyjmuję, co mnie to w ogóle obchodzi, tak? Że mi wiceprezes w ogóle, dyrektorzy mówią, że mnie, no, nie zgadzam się z tym, tak? To co, to się ich firma, no ja się z tym nie zgadzam, nie? Bijam się w ogóle w przekonaniu, że mam na spotkanie do prezesa i mam. Nie mam, tak? Ale generalnie wydaje mi się, że klucze jest pytanie, czy w swojej głowie odpuściłbym i Boże, może coś zrobisz? Czy na zasadzie w ogóle idę, wiem, że mam. Oczywiście, czy odczuwam, znaczy dusza się boi, słuchajcie, bo to nie jest tak. Dusza realnie odczuwa lęk, nie się zastanawia i trzeba brać na nią autorytet, tak? Trzeba w ogóle w tym wszystkim, co mówiłem wcześniej, trzeba na tym realnie pracować. Bo tu mi się w ogóle wydaje, że to jest taka bardzo ważna rzecz. A propos jeszcze pieniędzy. Ja to lubię właśnie też zadać takie pytanie. Co to znaczy w ogóle ufać Bogu w pieniądze? Co to znaczy? Boże, wierzę Ci o pieniądze, wierzę Ci w pieniądze. Wiecie, jak rozmawiam z ludźmi często na ten temat, niektórzy mi wprost, niektórzy tak trochę chowają, to zauważam taką rzecz, że większość osób podchodzi do tego bardzo defensywnie. Wierzę Bogu, jeśli już jakąś budują swoją wiarę, to jest tak, że czekamy na znaki i cud, to jest na znaki i cuda jedno, a dwa, że na zasadzie, jeśli nie będę miał, to najwyżej kruki mnie będą karmić. I to jest dobre, żeby w ogóle wierzyć, tak, że tak będzie, tak? Ale ja się pytam, tak, czy w ogóle wierzysz, że Bóg Cię uzdolnił, żeby nie było takiej sytuacji? Czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to, że Bóg Cię uzdolnił, żeby móc zarobić kasę, tak? Bo ja zakładam, że tutaj już nie mówimy jakby o problemach w ogóle też z motywacją, chciwości i tak dalej, tak? Tylko to, że możesz w ogóle łożyć na wszelką dobrą sprawę, tak? Na swoje potrzeby, ale też możesz łożyć na wszelką dobrą sprawę, tak? Na rozwój królestwa i tak dalej. Większość osób jednak przychodzi dlatego, że no jak mi nie wyjdzie? To jest tak wbite w nas, taki w ogóle taki... Jak mi nie wyjdzie, no to Bóg nie będzie karał. Dlaczego macie nie wyjdzie? Dlaczego od razu ta myśl? Czy wierzysz w to, że Ci wyjdzie? Czy wierzysz w to w ogóle, że Bóg Cię uzdalnia, że łaska pracuje w ogóle, że jest moc krzyża w ogóle, że obmywasz się w krwi, czy w ogóle Jezus wyjdzie mi? Wyjdzie mi. Wyjdzie mi? Bo największy Stwórca, ten, który to wszystko wymyślił, ten wszystko, który to stworzył, mieszka we mnie. Amen. Wiecie, to są bardzo ważne rzeczy, tak? Bo no, różnica jest kolosalna, tak? Jak list do Kolosan. Jest tak kolosalna. Wiecie, to jest nasze dziedzictwo, tak? To jest nasze dziedzictwo w Jezusie, tak? Dzisiaj jest jakby często wypłaciane, jest sloganem, ale to jest nasze. I teraz albo my w to wejdziemy, albo my w to nie wejdziemy, tak? Powiem wam jeszcze na koniec jedno świadectwo też a propos naszego życia, nie dotyczące finansów, bo to nie dotyczy tylko i wyłącznie finansów, to o czym mówię, tak? Moja żona w niedzielę dzieliła się świadectwem z naszego życia. Mniej więcej przez 3 lata przed naszym nawróceniem mieliśmy małżeński kryzys. Ja przez kilka miesięcy wyprowadziłem się. My wtedy nie wiedzieliśmy w ogóle, czy my ze sobą będziemy. Ja w tym czasie odradziłem. I minęły 3 lata, my w ogóle przez ten czas wróciliśmy do siebie, zaczęliśmy ze sobą być dalej. Ja się nawracam. Nawracam się do Jezusa. Zaczynam robić to, co mówiłem wcześniej. Zaczynam analizować krzyż. Co wykonał się na krzyżu, tak? Wiecie, i przyjmuję prawdę, wierzę, rozumiem to, że Bóg przebaczył wszystkie moje grzechy, tak? Pomimo, że zgadzam się z tą prawdą, że przebaczył moje grzechy, tak? Daje się diabłu szukać myślą, którą mi wpuszcza. Wpuszcza mi takie kłamstwo, tak? Nigdy nie będziesz mógł powiedzieć jej prawdy, bo to rozwali wasze małżeństwo. Nigdy nie będziesz mógł jej powiedzieć. Ono zaczęło się właśnie wspaniale rozwijać, tak jak się dotąd nie rozwijało. I to kłamstwo, tak? Przyjąłem to kłamstwo, tak? Więc przyjąłem niewolę. Rozumiem krzyż, ale ta myśl w moim konkretnym przypadku, tak? Bo
nie zrozumiałem na tyle krzyża, żeby nie przyjąć też tej myśli, tak? Ona zaczyna mnie w ogóle zniewalać i ja w ogóle jestem tym przytłoczony, tak? Ale ja realnie uwierzyłem w krzyż. Uwierzyłem w to, że jestem w ogóle nowym człowiekiem. Nowym człowiekiem. Niepoprawionym. Nowym człowiekiem. Uwierzyłem w to, że moja żona jest nowym człowiekiem. Nowym człowiekiem, tak? I że nic nie mamy wspólnego ze starym życiem, tak? No czemu mam się bać? Czemu mam się bać? Zaczynam jakby przyjmować cały krzyż, tak? Budzę się któregoś dnia rano, pokochałem prawdę i mówię jej prawdę, tak? I opowiadam jej, jak było, tak? Wiecie, krew Jezusa i krzyż w ogóle zmazały te rzeczy. W ogóle nie jesteśmy starymi ludźmi, ale ja dałem sobie wtedy wpuścić pewne kłamstwo, tak? A to kłamstwo w tym wypadku działało tak na mnie, że my pewne rzeczy jako małżeństwo nie przeszlibyśmy dalej, nie przeszlibyśmy na wypływ, bo to kłamstwo mnie tutaj zniewolało i trzymało, tak? Po drugie, też jakby ma to inne aspekty, ja rozumiem, wiecie, jestem człowiekiem służby, tak? Ja miałem świadomość, że diabeł nie ma nic na mnie z mojego nowego życia, tak? Ale ta rzecz została jakby załatwiona, tak? A ja dzisiaj w ogóle nie ma na mnie ani nic z nowego, ani ze starego życia, tak? Ale mówię, na lidze krzyża, a jednak gdzieś tam wpuściłem, nawet sobie wpuścić kłamstwo, tak? Dlatego chciałem się o tym podzielić, tak żebyśmy po prostu sięgali w odwadze po rzeczy z krzyża, tak? I opierając swoje życie, no, na bezgranicznej wierze Jezusowi. Amen.